Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Co robimy? Tutaj jest największy test na YouTubie piw do 2,50. Mamy tu 15 piw. Wszystkie są do 2,50, 7,2%. Co wystarcza bunia? Co? Co bunia wyznacza? Środek. No to będzie pierwsza część, druga część. Bardzo dobrze. Żeby to jest część tych piw to są piwa takie, które można kupić w zwykłym spożywczaku, a tu jest Biedronka, Lidl i tak dalej. Ale przed tym ja muszę wziąć witaminę C. Najpierw zrobię Fantę. Ja piję Fantę. Bo Piotrek będzie za chwilę wina testował, te proste. Nie. Musi wziąć witaminę C. Nie. To jest taka Fanta. Witamina C musująca za 13 zł. 1000 mg tylko jako lek. Dobra, to poprosimy o pierwsze. Pierwsze piwo. Co to, Michał, za piwo? Czekać nie mogę. Pierwsze piwo. Piwo, to jest korniszon za 2,20 z Aldi. Testuj. Moi drodzy, uwaga. No starczy. Bo dobra. No ale, no jak w smaku? Muszę się dopić, spokojnie. Pierwsza spija to piwo, 7%. Cardsquell. Nie wiem, czy Państwo widzieliście. Cardsquell, 7%. Cóż o nim można powiedzieć? Piwo jasne, mocne. Smaku. Dobra, jest jak dobre. Dobra, jak tyskie. To co? Dobre czy nie? Czy zostawiamy? Czwórka, czyli idzie o jedno miejsce do przodu. Ok, czyli w miarę. Czwórka. Jedziemy teraz z arbuzem. Arbuz jest z Lidla. No, po 2,30. Otwieramy. O, pogazowało się troszeczkę, ale to nic. Masz delikatny? To nie mój dom, to nic. Dobra. No troszeczkę to mało powiedziane, że ci pogazowało. Piana. Co to jest za to pak? Nigdy nie piłeś, co nie? No chyba nie. No to dobra, dawaj no. Bo tu jest jeszcze 14 piw. Wuja? Jedyna. Jedynka. Jedyna do pieca. Piwa, które mają słabą ocenę, ile to kosztowało? Kładziemy. To jest Lidl. Dobra. Czyli słabe jest w ocenie. Teraz jedziemy kustosz, Biedronka. No, też troszkę się zgazowało. Dobra. Biedronka powinna nas, nie powinna nas zaskoczyć. Jak to z Biedronki? Aldi ma na razie czwóreczkę. Muszę mieć miednicę. Co ty gadasz, niedobre? Słuchaj, jedynka. Co ty pierniczysz? O kurde, no nie, my nie wiedzieliśmy. Przerywamy, dawaj miednicę. Nie, przerywamy. I teraz Żabka, słuchajcie. Mnie denerwuje Żabka, bo nie zrobili piwa 7%, tylko zrobili piwo 6%, czyli oszukali nas wszystkich. 6%, co to w ogóle jest? Ale nic. Musieliśmy ich kupić. Tak jak patrzyliśmy, mamy tylko 4 piwa. Po 7% i ten wygrywa, gdzieś go tutaj miałem, no, 7,2, mamy kuflowy. Nie, większość ma 7 albo 7,2, o 7,2, jedno ma 7,4. O, to wygrywa, na złoty dom. Złoty dom ma 7,4. Mój ulubieniec. No ja wiem, czy ulubieniec, no, masz biłem, pan. Liczy się chyba. No. Woltarz. Uwaga. Rumper, znasz go. Rumper to jest popularne. Z kolegą, no. Popularne piwo, bo w Żabce, co nie? Wszyscy pewnie je pijecie na co dzień. A to nim masz bardzo złe zdanie, nie wiem dlaczego, bo jest dobre. Dobre? To co, gdzie? Czwóreczka czy piąteczka? Nie, czwóreczka. Czwóreczka, czyli o jedno do przodu. Chciałbym też zaznaczyć, że dzieci nie pijcie nie, dobre, nigdy. No, dobre. Dzieci nigdy nie pijcie alkoholu. To jest film od 18 lat. Pamiętajcie, alkohol to zło, ale. Po kogo nie można. Ale na potrzeby degustacji musimy to po prostu zrobić, co nie? Taka kara, no cóż, no kara, muszę się poświęcić. Poświęca się pan, no dobrze. Coś muszę.
Dobra. I to jest zagadka, no gdzie możemy kupić to piwo? No znawcy niech się po prostu w komentarzach wypowiedzą. My nie wiemy. Wiemy, ale wam nie powiemy. Kto mama kupiła? To się wypnie. No dobra. Czwórka, trójka, dwójka, smak. Ja tu troszkę je powącham. Wszystkie. Dobra. Mocne. Z kozicą takie. Goldberg, alkoholu 7% objętości. Doskonale uważone. No spróbujmy. Doskonale. Mocne. Wiesz, co jest najgorsze, że coraz bardziej mi te piwa smakują. No dobrze, dobrze. Jak? Goldberg zostaje na swoim miejscu, moim zdaniem trójeczka. Trójeczka, trójeczka. Dobra. Jeszcze nikt nie osiągnął piątki. Teraz. Uwaga, uwaga. Teraz doszliśmy do takiego piwa, które można... Trochę takie jak Tatra Pils. Oho, a to Tatra Pils jest gorzka, co nie? No właśnie takie, takie, takie. Dobra. No, trójka, czwórka. Trójeczka cały czas. Dobra. Tu piwo z, nie wiem, to jest chyba z połem. I to jest takie piwo za 2 złote. Jedno z trzech najtańszych, bo jeszcze które jest po Fox jest po 2 złote. Fox jest po 2 złote, najczęściej kupowane piwo. Z tych tanich, co nie? Ale to już oko wypił. Dobra. Bo nie musiał to tak iść. Dobra. Niech odpoczniemy. Więc mamy tak. Brainer, nie wiem co to nawet znaczy. Gold. Jak się chce człowiek kupić, to chyba nawet dobrze. Bo to jest bardzo dostępne. Gdzie to akurat spotykamy, to tak? Ten z witaminą no, C. Myślę. Społem. Społem to tylko spotykamy. Ciekawe, czy macie społem u was w mieście. No, my mamy dużo. Nie, w Lewiatanie, pomyłka, w Lewiatanie. Dobra. Świetnie. Dobra, uwaga. No. Może jestem przyzwyczajony, ale moim zdaniem 5. 5? Bo jest. O kurde, nie za gorzkie, nie za słodkie. Czuć alkohol. Poczułem, jakby mi tam wszystko przeszło dobrze. Aż mi się no to super. O tak. Od tego to mi się żygać chciało. Od tego nie od te tego są nie... czwóreczki, to jest trójeczka. Piąteczka wygrywa. Piąteczka teraz. Wygrywa, dobra. Tu jest 3 punkty, 4, 5, a tam jest 1. Do piekarnika. Do pieca od razu. Co to w ogóle za piwo? Byczkowe mocne. To nie jest ani z Aldi, ani z Lidla. To jest po prostu w zwykłym spożywczaku można kupić. No masz panie koneserze. Rozsiądź się ładnie i degustuj. Nie, bo sobie wleję koszulę. Aha, dobra. Czym ty jutro pracy pójdziesz bez koszuli? Czy ja w ogóle do pracy pójdę, człowieku? Zobacz. To akurat druga rzecz. Okej, uwaga. O, prawie się wydało. Ma minus beczkowe. Beczkowe mocne, strasznie pieni. Pieni, jakbym wypił od razu fantę twoją, tak dopiero co otwartą. To co, to dwuja czy truja? Jeden. Nie, jeszcze do raczej tu. Późniejszej diagnozy. Do diagnozy. Dobra, to zostawiamy to na dwójkę. Czyli ponia będzie do diagnozy. Bo tutaj wiecie, no jest dwójka, do przodu trójka, czwórka, piątka. Chodzi o punkty. A tamto jest w ogóle lipa na maksa. Do pieca. O, do pieca. Mocne. Ty tak jak nie przeżyję nagrania przecież. Mocne. Ale to nie, że kolega je wszystkie wypije. On po prostu po łyczku bierze. Nie, wyleje. Jeszcze mi, że wyleje. Pójdę do kibla za chwilę i wyleje. Wyleje, on na pewno je wyleje, bo on alkoholu nie lubi. Tak. Jak go nie ma, to nie lubię bardzo. Okej, uwaga. Co tu mamy, Piotrek? Coś mocne, to jest taka chyba mocne jabłonowe. Jabłonowe, Boże, to będzie zjadka? To będzie kicha, ja to nie wierzę w to, że to będzie dobre. Chyba jasne, mocne, browar, jabłonowo, gdzie jest jabłonowo? Cena no! Jaka cena? Cena tego, tej lipy, no to... Dobra, próbujemy. 2,50. Rachunki są. Wszystko jest. Wiedziałem, to jest koszmar.
To jest lipa. Pała na maks, do pieca. Pała na maksa, wiedziałem. Do pieca, ty to wypijesz. I powiem wam, że to piwo no przypadkiem się tu znalazło, 2,80 kosztuje. Wszystkie są do 2,50, ale no było. Kiedyś było tańsze, bo to jest lipa, totalna. To jest bardzo niedobre piwo, ale sprawdzimy zaraz. Każdy nowy dzień. Tak, słuchaj. Faj wiadro. Ty się nie śmiej, człowieku, to... jak nie chcę sprzątać. Pij, bo już dużo wypiłeś. Uwaga, kieleckie mocne. Prawdziwie regionalny smak. Aż się boję, jak to jest kieleckie. Czyli będzie dobrze. Każdy nowy dzień. Każdy dzień. Lipa. Lipa, lipa, wiedziałem. Okej, okay, jedziemy. To też jest. To na bardzo pieca. Polane jakieś. O, będzie żegał. Nie, to było, to było niedobre, naprawdę. To po prostu odsuń od tej, od tamtej, bo to już jest minus. To jest zero. To jest zero, dobra. Jest później zero. Nie kupujcie od nas piwa. To samo, polane, co nie mocno. Co to za nazwa? Nieznane piwo, na pewno będzie lipa. Otwórz sobie, Michał, otwórz sobie sam. Nie mam siły. No, otwiera się bardzo ładny dźwięk. Polane mocne. 7%. Cóż więcej o nim powiedzieć. Doskonała receptura. Na każdym tak jest napisane. Zdrowie oglądających. A, twardy. Zawodnik. Ja się zrzygam, znaczy nakręcisz na stół? Co? Twardy zawodnik. To samo. Czyli co? Trzy. Trójka? Dwuja. Dwuja? No to dwuja jest tu. Piętro niżej, a to jest do... Mogę zrzygać do tej siatki? Jak to? Możesz. Słuchaj. Rób jeszcze raz diagnoza tego. Nie, to co sam zrób do tego diagnoza tego. Ale ja nie piję. Dobra, to wyrzucamy jako jedynka. Halne, no to halne, wiecie, jest normalne w smaku raczej. Nie, halne to ludzie. Słabe jest? Halne polecam. No to zaraz polecisz. Jak na razie gold wygrywa. O, gold. No ja kiedyś to piłem, to... A nie, ja Goldbergera kiedyś piłem. Dobra. To tu mała różnica, tylko tycia. Bo Gold Brainer jest z Lewiatana, a Goldberger jest z... Wiecie, z zespołem. Nie ratuj mnie. Uwaga. Co ty by tak robisz? No coś dobrego. No coś w końcu dobrego. Ktoś jedno lepsze. O kurde, czyli piąteczka? Już mówię. Cholera. Mamy halne mocne, 7%. I tutaj mamy potęgę smaku. Jedynka. Mamy dwie piątka jedynki. Znaczy się. Czyli tak, oczywiście. Piąteczka. Ja sobie woreczek już szykuję. Kuflowe, no to wiecie przecież o co chodzi. Kuflowe jest piątka, bardzo piątka. Popularne. To piję, bo to piątka ulubione. To piję piątka. To znaczy jest takie znane, co nie? No ale to jedziemy. Jeszcze tyle do końca? Już nie dużo. Tak, już nie dużo. Już nie dużo zbliżenie, chyba. Zbliżenie. Ta noc do innych niepodobna. No, słuchaj, jeśli on tak zażygam jedną, to na pewno podobna. Uwaga, testujemy. Mamy tak. Państwo kuflowe, dojrzały charakter. Dojrzały charakter, a se siatkę przygotuję, skoro to dojrzały charakter. Uwaga. Piątka będzie. Czwórka. Albo tu. Nie, no nie jest takie fatalne. Ale nie dalej jak tutaj. Czyli gdzie? Czyli dupie. Jedynka. Jedynka. Jak, jedynka? Naprawdę lipa jest? Czy dwójka? Tu. Czyli tu jest dwójka, bo jedynka jest tam. Dobra, dwójka. Co to jest? Nie naj... No, domowe. No dwa, nie wiem, domowe jest po 2 złote. Albo 2,20, zaraz sprawdzę w cenniku. I to jest też, można to kupić w jakichś takich, no,
wiejskich sklepach albo małych spożywczakach. Nie uraczycie... A to w Kielcach. Patrzcie na nie uraczycie tego na przykład w tej naszej ukochanej Żabce. I to już jest plus. To już jest plus. Będzie nie, mocno. To jest duży minus. Aha. To jak Coca-Cola gazowana. Piotrek, ja już siebie wlałem naprawdę z 5 litrów. Dopiero no kilka łyków. 13 łyk. Domowe z 13 łyk. Domowe z kufla. 7,2% z kufla. Nie, domowe to ze 2,30. Dobra, nieważne. Dobra, uwaga. Co? Pieca. Wiedziałem, to jest lipa na maksa. Bydo. Podejrzewałem. Bydo, kurwa. Złoty dąb, no. A czyli co z domowym się działo? Jak? Nie wiem, gorzkie, pieni się, ryjparzy. To nie jest piwo. Ale było jakieś ten... Alkohol z gównem. Oj! Dobra, złoty dąb. Też tu nie... Ja nie wierzę w złoty dęba. Tak jak na przykład Halne czy Golda. A ja bardzo lubię dębowe. Ale to nie dębowe, tylko złoty dąb. No bo może będzie lepsze. A ty w ogóle myłeś ręce? Tak by Myłem. Dobra, patrzmy co ty dąb. 7-4 to jest nasz... 7-4, czyli to jest faworyt. Faworyt? Pod względem... Nie ryka. No to co? Nie ma tam nikogo. To nie kończę. Dobra, i takim sposobem to wypiłem, tego akurat. Wypiłeś? No wypiłem. Fox. Dobra, ale ja bym położył Foxa. No niestety, dogramy Foxa. Dla ciekawej proszę subskrybować. Moim zdaniem Fox mocny jest tu. Przepraszam, to moja wina. Ale co, jako 5, że Fox był dobry? Tak, to są pierwsze nasze 3. Fox, Halne, Goldberg. Najtańszy piw, jakie można dostać. Dwójeczka. Rumper. Gdzie to było? Bibi nawet można dostać. Mamy tak, Karlsruhe, coś? Przeczytaj to, bo nie mogę. Aldi, Cornichon, czyli Aldi. Cornichon. Dla wytrwałych. Z połem. A tamtego naprawdę nie wierzcie. To jest tak naprawdę, jak ktoś ma... Nasi tak, wygrani. Pieniędzy. Nasi wygrani będą... Nasi wygrani, tutaj. No ale co ty wymieszasz? No nie, to są ci, co wygrali. Ci, co mieli piątki i czwórki. Drugie miejsce. Trzecie miejsca. A tamto do pieca. Jakbyście wiedzieli, co to jest, to wam powiem. O, powiem, co to jest. Weź kamerę i pokaż ludziom, co to jest. Żeby tego naprawdę nie kupowali za cenę. Bo to wszystko jest 2,50, 2,70, 2... Między naprawdę 2 złote, a 2,70 to jest maks. Kieleckie 2,80, cała reszta między 2,20 a 2,50. Kolega ocenił, że są niedobre w smaku bardzo. No i tyle. Tego się pić nie da. To leci od razu do stracza. To co akurat wypiję. Dobra. No to co? Co jeszcze tu odnośnie tego testu? Wszystko było ok. Nie, ja bym chciał, żeby po prostu subskrybenci i osoby, które dają like albo napiszą komentarz, żeby napisali, co zrobiliśmy źle. Może niech wpadają. Niech wpadają na degustację. No jak są skiercy, niech wpadają. Nie no, żeby napisali, co jest źle. Niech sobie sprawdzą. Raz, dwa, trzy, pierwsze, cztery pierwsze miejsca. Drugie dwa. No i trzecie dwa. Tego niech nie piją. Dobra. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja pozdrawiam pana Kukulskiego. A ty kogo pozdrawiasz? Kogoś trzeba pozdrowić. Pana sędziego. Sławka. Pana Sławomira. Sławka. Nie, ze Sławkiem za dużo piłem. Nie pozdrawiam. Dobra, to ja pana Kukulskiego pozdrawiam. Nie wiem czemu, ale tak wyszło. Dobra. To nic.